the base. Go ahead. I was right. It was a secret Soviet project from the 50s called Carbonek. The laboratory was studying an ancient sword fragment, but some mysterious disaster brought the KGB down, and they erased it all from history. Almost. There seems to be trouble below. You got there right on time. Or a little late. Those are Rotman's men attacking the Kazakhs. Or Amanda's. Most likely she's the one behind this. The lab is somehow connected to that military base, but we don't know how. If you can find the command center, we might get a better idea. Now, after the firefight dies down, you should try to... Oh, come now, Zip. Waiting is for the patient. Or those without parachutes. Well, I'd look around more, but go ahead and jump when you're ready. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w piątym odcinku Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Legend. Moi drodzy, muszę wam się przyznać do tego, że nagrywam ten odcinek chyba piąty raz i po prostu mam już dosyć. Udało mi się zdobyć wszystkie srebrne i brązowe sekrety oraz nie zdobyliśmy oczywiście złotego sekretu. Wy tego nie zobaczycie, już tych sekretów, gdzie one są, bo tak jak mówię, tutaj jak przechodzimy grę pierwszy raz jakiś poziom, to później nie da się na przykład poziomu zrestartować w połowie, tylko już automatycznie później zbieramy ewentualnie jakieś resztę znajdzie, które nie zostały zebrane. To nie jest pierwszy i jedyny poziom, który przeszłam poza nagraniem i będę też nagrywała dla was odcinek później w Anglii. Czyli szósty odcinek będzie w Cornwallii konkretniej. Ale no, trochę chodzi o problemy techniczne, to znaczy miałam problem z tutaj klatkami na sekundę. No, teraz będzie pewnie widać, że gra jest troszeczkę słabszej jakości niż była, dlatego że trzeba było zmienić po prostu bitrate w OBS-ie i trzeba było zmienić klatki na sekundę. Także no trudno, ale przynajmniej gra będzie działać i skończymy na spokojnie serię. Dobra, nie będę już się rozgadywać, tylko lecimy od razu na dół. Mamy mini quick time event ze spadochronem. Bardzo łatwo się tutaj zabić, jeżeli ktoś nie wie, że ten quick time event jest. Dobra, ja schodzę od razu na dół. Co prawda mamy działko do dyspozycji tam na górze. Ale ja bardzo nie lubię z działka korzystać. To znaczy, fajnie się korzysta, ale dużo łatwiej jesteśmy w stanie oberwać tutaj, w tej części. Dobra, tutaj może wysadzimy panów. Witam serdecznie. Tutaj cię mam, gościu. Dobra, także wybaczcie, jeżeli ja będę troszeczkę mało komentować, no ale tak jak mówię, ile można przechodzić jeden i ten sam poziom, prawda? No, mówi się trudno. Wszyscy czy ktoś jeszcze? Wygląda na to, że już to byli wszyscy. Skorzystamy sobie z możliwości użycia apteczki. No i co? I chyba lecimy. Ewentualnie sobie zabiorę karabin i pozbieram amunicję do niego. Zapomniałam tego zrobić na początku, troszeczkę słabo, bo mogliśmy wykorzystać inną broń. O, jeszcze zebrałam jedną apteczkę? Fajnie. Dobra, to mamy full. I lecimy przed siebie. Nie będziemy się zastanawiać. Jest to kolejny etap oczywiście w grze. Będziemy szukać kolejnego fragmentu miecza. Wiadomo. Gościu, nie denerwuj mnie. Dobra. Przy okazji sobie odzyskamy naboje. No i na dole będziemy mieli już towarzystwo, także warto się tutaj od razu zacząć właśnie najlepiej z karabinem, bo fajne obrażenia ma. Ktoś jeszcze? Chyba nie. To co, odzyskamy sobie trochę amunicji, bo tutaj w sumie wszyscy korzystają z karabinów. Chyba mamy już full. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to znaczy o apteczkę, to już raczej nie odzyskam niczego i granaty też już powinnam mieć. Dokładnie, także chodźmy przed siebie. Get down!
You are American? British. And it looks like we share an enemy. Where's your command center? Не отвечай ей! Что здесь нужно? Погоди! Если она использует код без ключа, то сработает тревога, и центр придет нам подмогу! Да ты шо? Мы здесь охраняем только снег и звериную мочу, или ты хочешь сам идти? Through the gate! The code is K1879! Спасибо. As you like him in your dachi. No, przed nami jest większa strzelanina, tutaj można sobie ewentualnie jeszcze naboje uzupełnić, ale my mamy akurat full, także nie będziemy z tego korzystać. O kurde, granat od razu. Ojojojojo, nie! Uhuhu, niedobrze było. No, chcą mnie wysadzić tutaj. Oła, no praktycznie mi się to udaje. Jeszcze ty i tamten jeszcze. Przynajmniej odzyskam apteczkę. I oczywiście naboje. Dobra, idealnie. Nie spodziewałam się, że tak mi przygwożdżą. Myślałam, że wyrzuciłam też granat, a wychodzi na to, że nie wyrzuciłam go. Trudno. Tutaj się będziemy trzymać. Weźcie, żryjcie. No, może nie w ten sposób, Laro. Dobra, najlepiej jednak jest tutaj do was postrzelać w takim razie. No, giniesz? Dzięki. To co? Kolejna amunicja. Wyleczymy się. Gdzieś powinna być jakaś apteczka. No, jak nie tutaj, to odzyskamy sobie ją po prostu później. Nic nie szkodzi. The lab wouldn't be visible from above. We need maps. There it is. Ooh, that's a hike. I'm not walking. There's a military transport train that runs past the lab. It looks like Amanda's boys are ahead of me. I'd better run. Whoops. Satellite feed showing your train's about to roll. You better run. Fast. Nie ma sprawy, Zip. Już pędzimy. Będziemy mieli zaraz fajną całkiem akcję. To znaczy, mam tylko nadzieję, że nam się to uda zrobić tak, jak bym chciała. Tutaj nas już zauważą. W sumie tutaj najlepiej jest puścić granat. Tylko może celnie. Spokojnie, damy radę. Dobra, tutaj widzę, że się wysadziliście nawzajem. No, dawać. O kurde, co się stało? Ktoś mi podrzucił granat, a ja nie zauważyłam? Oż kurde, Holender. Dobra, trudno się mówi. To jeszcze raz. Nie spodziewałam się takiego obrotu sytuacji. W ogóle nie było widać, żeby ktoś mi podrzucił granat. Przynajmniej ja nie widziałam, może jestem ślepa. A może to jest ten moment, w którym powinnam postrzelać stąd. Puścić granat. No. Dobra, chyba nie ma już to sensu. Panowie tutaj troszeczkę zwariowali. Podrzucimy. Dobra, pędzimy, bo nie ma czasu. Już się obejdzie bez apteczki. Jak widzicie, mamy kolejną jazdę na motocyklu i to będzie naprawdę długa jazda. To trzeba przyznać. Tutaj tylko nie wiem, dlaczego zawsze mi zwalnia Lara. Dobra, naprawiłam, bo trochę to jest dziwaczne.
Dobra. Teraz najważniejsza jest taka zasada, żeby trzymać się w miarę środka. Regularnie oczywiście strzelać do wrogów i zbierać apteczki. Etap jest dużo bardziej wymagający niż ten w Boliwii. W Peru. Bo tutaj mimo wszystko trasa jest na pewno o połowę dłuższa. Także o połowę, no tak o 3/4 jest dłuższa. Także naprawdę można łatwo oberwać. Dobra, na razie nie widzę żadnych apteczek, troszeczkę mnie to niepokoi. Dobra, na bieżąco się będziemy leczyć, bo jest szansa, że zaraz gdzieś złapiemy dwie apteczki. No jest jedna. Ale może być jedna na razie. Za chwilę może być tak, że uda nam się zdobyć drugą. A jeżeli nie tutaj, to później w jednym miejscu są dwie do zdobycia. Tutaj jest zresztą kolejna, a nawet dwie. Możemy skorzystać. Co prawda udało się znaleźć tylko jedną. Złapać, ale to nic. Tak jak wspomniałam, później jest taki etap, że bardzo łatwo jest zdobyć aż dwie naraz. Dobrze, fajnie. Ogólnie też fajnie, że mamy zmianę klimatu na taki zimowy. Mało jest tutaj w grze takich poziomów, chociaż w sumie są w miarę zróżnicowane na szczęście. To jest na pewno jakiś tam plus. Czy ja mogę celować? Nie, nie mogę celować. To też nic nie szkodzi. Dobra, postrzelamy, bo widzę, że ktoś mnie tutaj strzela też we mnie. Pięknie, widzieliście? Załatwiłam dwie apteczki, ale tutaj mi akurat to niewiele dało. Gościu ze strzelby do mnie strzela? O, Holender. Co ja tego brywam? Kurde, żeby ze strzelby strzelać z motocyklu? Dobra, nie ma sprawy. My sobie podjedziemy tutaj. Ja mam chyba teraz full? Nie, nie miałam full, bo zebrałam. Dobra, jest okej. Widoczków może jakichś ładnych nie ma. Na pewno jest troszeczkę adrenaliny. Ale mimo wszystko jest całkiem fajnie. Dobra. Mamy punkt kontrolny i właśnie tutaj trzeba się dosyć solidnie pilnować. Trzymać się środka, na bieżąco się leczyć i na bieżąco zbierać apteczki. Czyli troszeczkę będziemy musieli robić slalomów. Dobrze, żeby było zacząć w sumie strzelać. Dobra, trzecie podejście. Muszę się skupić, bo naprawdę mam chyba wrażenie, że coś jest nie tak ze mną. Tamte dwa poprzednie prawdopodobnie wam wytnę, bo... No ile można robić jedną trasę, nie? Tutaj jest taki problem, że tutaj się za bardzo na dystans nie da trzymać od nich. No, brawo. Kurde, nie miało tak być. Dobra, przynajmniej jesteśmy jakoś w miarę na jakiejś tam pozycji. Dobra, może jest to tak, że do 3 razy sztuka? Na razie się nie leczę, bo może być tak, że niepotrzebnie to zrobię. Teraz możemy się wyleczyć. Dobra. Kurde, nie, nie zabrałam. Ale dupa. Dobra, no chuj. Teraz się skupić, skupić się. Najlepiej obie. Nie wiem, czy zdobyliśmy obie, czy tylko jedną. Tu jest kolejna.
No i oczywiście, nie? Umieranko. O kurde. Dobra, chwilowo się zajmijmy sobą. Jest apteczka. Możemy się wyleczyć, bo mamy jeszcze dwie w zapasie. Miejmy nadzieję, że teraz się uda, bo naprawdę nie chciałabym powtarzać tego czwarty raz. Tej jazdy. Och, kolejne samochody. Dobra. Pokażę wam prawdopodobnie to ostatnie podejście do tylko. Bo ileż można. Ale Lara, wiesz co, biłabyś może tego ze strzelbą. No, widzę, że jest dosyć agresywny dzisiaj. Kurde, no. O, kolejni. Dobra, rozbiłam sobie apteczkę jedną. Ale gorąco. Nie wiem, czy nam coś daje to strzelanie aktualnie. Dobra, zebrałam jedną. Może być. Dobra, już nie złapałam tamtej. Bywa i tak. Tu mamy dwie i mamy zaraz punkt kontrolny. Cudownie, bo naprawdę było nieźle. Zajebiście, naprawdę. Czy ta trasa jeszcze będzie długa? No nie, raczej już nie. Pomału dojeżdżamy, tylko teraz, żeby się nie wywalić na najprostszym. Tutaj bardzo te kamery źle funkcjonują. Dobra, na szczęście mi się kamera w miarę ogarnęła. No i pięknie, mamy to. Cudownie. Aż mi ręka ścierpła cała. Oj, niedobrze. Ups. Przed nami jest Quick Time Event. Taki troszeczkę bym powiedziała bardzo niestandardowy. Chociaż... czy ja wiem? Czy taki niestandardowy? Ale nam się udało to przeżyć. Jak dobrze, że jest coś takiego jak montaż odcinków. Bo będę mogła wam wyciąć te dwie moje próby wcześniej nieudane jazdy na motocyklu. Bo naprawdę nie wiem dlaczego, ale nie wyszło. Amanda's already inside and the door's sealed. So now what? There's a vent on the wall to the right of the cargo door. The fan's running. She's got the power on. How will you get in? One way or another. Dobra, my na szczęście możemy sobie troszeczkę też poskakać. Także nie jest jakoś trudno. I tutaj od razu możemy na dół zejść. Tutaj trzeba troszeczkę uważać.
bo się możemy delikatnie podpalić. No i dobra. No bez jaj. Że ja teraz nie wejdę. Wejdę na szczęście, tylko tak niefortunnie bardzo spadłam, że naprawdę. No, ale może nie w ogień, kochanie. Dobra, widzę, że dzisiaj mi naprawdę nie idzie. Nie mogę się chyba skupić, bo... jest po prostu masakra. Chciałam się tutaj złapać po prostu tego. I było coś z tym nie tak. No, jest dosyć zimno. Mogłabyś się nauczyć skakać? Dziękuję. Na szczęście mamy coś takiego jak apteczka. He's been trying to get out since the 50s, but he's frozen to death, the poor fellow. It's hardly a proper end for a scientist. Ej, no czemu się nagle obróciłaś? Nie rozumiem. Zaczęliśmy się huśtać i nagle się obróciła. To było co najmniej dziwne. It is much colder in here than it was outside. Dobra, celowanie. Okej, mamy to. I co? Biegniemy dalej. Dobra, udało się. Oj. Dobra, już. Tutaj jest zawsze taka muzyka pełna napięcia. I mamy kolejne przejście. Ajajaj. Dobra, rozhuśtamy się trochę, chociaż mi się wydaje, że powinnam się obniżyć. No, dokładnie. O kurczę. Dobra, ale to nic. Na szczęście możemy... się odbić trochę. Dobrze, pięknie. I na górę. I jesteśmy na dole. She's only found the emergency power. She came in through the main doors. I don't think she's been here. Looks like there's a generator on the other side of the room. She would have started it. Dobra, musimy przywrócić w takim razie zasilanie. Żeby to zrobić, musimy naładować tę maszynę paliwem. I jest to, jak widzicie, banalnie proste pod warunkiem, że nie potykam się o własne nogi. I cudownie. Mamy otwarte przejście? Ach, jeszcze nie, przecież musimy to odpalić. Teraz się udało. Możemy więc przejść dalej. Oj, to jest bardzo toksyczne, także może lepiej nie próbujmy. Tutaj lepiej od razu, żebyśmy się ruszyli. Dobrze. Siup i siup. I tutaj poczekamy chwilkę, aż ta elektryczność nade mną przejdzie sobie dalej. Co ty nie powiesz? Jakbym nie wiedziała. Dobra, jak na razie to udało nam się bez szwanku przejść. Przynajmniej
teraz. Hey, that's her. Amanda? Damn it, Laura, I'm busy. I see you've changed your look. That was you in Bolivia then, with Rutland. I've been all over, and I'm going to places you can't conceive of. You're the one being left behind this time. Sorry. I'm sorry, Amanda. If I'd known that you were alive, I swear I would have done everything I could to save you. Please. I got over that a long time ago. You know what really used to bug me, though? When I got out and saw that you left without even trying to... What is it archaeologists do? Oh, right. Dig. We'd thought of it as a memorial. Whatever. Don't let her follow me. Niedobrze. Check out the big gun thing. How spaced out is that? Maybe it'll help you. No, na razie to spluwa nie działa, także musimy się zająć czymś innym. Konkretnie zmienimy sobie broń i zjedziemy tutaj na dół. Tutaj najlepiej będzie podrzucić granat, bo gościu ma tarczę. To wszyscy? Zawsze mi się wydawało, że jest was tutaj więcej. Don't get hit by any of those electrical arcs. I thought you said it wasn't running. It's just the ambient discharge. The tower was on. You'd know it. And if I were the energy source, where would I be? Up top. Dobra. To co? Lecimy tutaj. Oczywiście z zachowaniem ostrożności. Udało się jak na razie. Ogólnie całkiem ten poziom w tym Kazachstanie jest interesujący, trzeba przyznać. Tutaj to nam z elektrycznością nie działa, przynajmniej nic o tym nie wiem. No. W sumie też możemy chyba skakać. I do tyłu. Another scientist. No warmth for him up here either. Dobrze. How will be powered up from here? Not without the core. Looks like it's not here. I guess that's what those tracks in the floor are for. No, zaraz zobaczymy. What are those hanging cords and sockets? Decoupled high current cables. You're lucky they're off, or you'd be standing in the middle of a painful light parade. No, zobaczymy jeszcze jak będzie. Dobra, tutaj chyba musimy przed siebie skakać, dokładnie. I tutaj... Pozbędziemy się panów. Wow. Ktoś jeszcze? Dobra, możemy skorzystać z apteczki, bo nam nie zaszkodzi. Mamy full amunicji, także nie ma co tutaj dumać więcej. To sobie przyciągniemy kawałek. There's heavy debris on the tracks. I don't see how I can move it. It doesn't matter if the cord doesn't have power. Get it charged, and then we can deal with that. Hello, Laura. What the? How the hell did you get on this channel? Hush, Sip. She must have taken a headset while she was rearranging your office. You're so smart, Laura. Do you know why the Soviets called their project Carbonek? It's the castle where Lancelot sought the Holy Grail. Not the first connection to Arthurian myth I've come across. Myth, she calls it. A limited word for a limited perspective. You were always such the scientist. You're probably right at home with all these Tesla contraptions, aren't you? As much as anyone, I suppose. The Russians activated a power in the artifact that literal minds can't handle, and it destroyed them. So don't push the wrong buttons. You'd better not either. But I know which ones are the right ones. You've learned to read Russian since I last saw you, Amanda. She hung up.
What the hell was that about? She's having difficulty obtaining a sword fragment, and she doesn't want to blow everything up in the process. Maybe you should have told her what she wanted to know. Another unlucky scientist. Dobra, mamy punkt kontrolny i teraz musimy sobie to uruchomić. Niezła elektryczność. Is that supposed to stop at some point? It's not charged all the way. I don't know what's wrong. How am I supposed to move it if I can't touch it? The cable on your grapple is insulated. Right. No, i właśnie linką będziemy próbować. O, jeszcze mogą jakieś naboje. Dobra, spróbujemy podejść od tej strony. Okay, that's how it works. Teraz może bardziej z tej. Beautiful. I pociągniemy dalej. Dobrze, że my możemy przejść sobie górą, prawda? Na szczęście możemy zrobić coś takiego i przejść. O kurde. Dopóki są w ruchu, to nic nam wielkiego jakiegoś nie grozi. No, tylko nie podoba mi się, że to się tutaj zacięło. Bo kurde, nie powinno. No, nie jest dobrze. Chyba zbugowaliśmy sobie gierkę, wiecie? Może jak zacznę w to strzelać, to się coś zmieni. No niestety. Dobra, udało się. Musiałam w to pacnąć, żeby zadziałało. Dobra. I co, mamy zasilanie chyba? I mamy coś innego jeszcze. Wygląda trochę jak jakiś grobowiec, ale... It's a shield. 10th or 11th century. Probably recovered with the piece we're looking for. It resembles Lancelot's crest, doesn't it? Yeah, what if the Ballard existed? Oh, what's this now? It looks like a map. Have a good look and see what you can make of it. What do you think it's for? Maybe our knight needed help finding his way home. Or perhaps this piece wasn't all he had. You think he stashed more of the sword somewhere? Possibly. But the map is useless without a reference point. I'll work on it. Going offline. Splendid. No i mamy to. Tutaj można by się było pobawić. Dobra, my potrzebujemy tego. Więc sobie to weźmy. Super. To nam zdecydowanie raczej wystarczy. No i teraz wystarczy zrobić tak.
doleci tam? Doleci. No chyba, że wyleci. Wiesz co, gościu? Jakbym miała granat, to bym ci dała. W sumie to mam. Proszę, smacznego. I możemy spadać. Niech będzie tutaj tak. No, tutaj się musimy troszeczkę ogarnąć. Powoli zbliżamy się do końca poziomu. Dobra. I ostateczna miejscówka przed nami. Amanda. I'm sorry for what happened, but we can still work together. There is no we, Lara. There never was. It was just me down there. Me and this. Do you remember it? I touched it. And it touched me back. I didn't think that was a good thing. I tamed it then. And made it my own. My God! Amanda! A little friendlier than it was in Paraíso, isn't it? I taught it how to fetch. You're mad! It killed our friends, Amanda, and it almost killed us! And it saved my life once I mastered it. It's all about a broader perception. I'd stay away from it if I were you, though. And you'd still be able to touch you. O, chciałam specjalnie odejść od tego, a się przybliżyłam. Dobrze, mamy walkę z bossem, natomiast nie jest to taka typowa walka, ponieważ nie będziemy praktycznie w ogóle walczyć z tym potworkiem. Możemy mu zrobić krzywdę jak najbardziej, natomiast kompletnie nie ma to sensu. Naszym zadaniem jest zdobycie przede wszystkim fragmentu miecza i właśnie to będziemy robić w tym momencie. Potworek jeszcze kiedyś dostanie za swoje. Tymczasem musimy odpalić tutaj te wszystkie punkty. I zaraz będziemy w domku. Dobrze, musimy tutaj rozbujać te wszystkie kule. Możemy też dzięki temu trzymać potworka na dystans. Tutaj jeszcze dorobimy. I chyba powinno nam się udać. Ku. Nie? Serio? Nie wyszło? Dobra, musimy chyba jeszcze raz się postarać. Także na spokojnie. Pora się pozbyć potworka najpierw. Do widzenia panu. Nie mamy aż tyle czasu, ile by się chciało na to wszystko. Mamy to. Musieliśmy mieć dwie próby, natomiast mimo wszystko się udało, także wow. No, chyba nie bez powodu tutaj dokumentacja na temat tego projektu Sowietów została zniszczona praktycznie w 100% i zniknęła. No, pora spadać.
M5 to the A30 corner. As the crow drives. Well then, let's see who can get there first. Dobrze, moi drodzy, udało nam się ukończyć poziom 5. Będziecie widzieć troszeczkę skróconą wersję, bo wytnę te moje dwa failowe jazdy na motocyklu, żebyście zobaczyli tą prawdziwą. No i tak jak wam mówiłam na początku, te nagrody zdobyłam sama poza odcinkiem, niestety. No ale bywa i tak. Moi drodzy, jeżeli wam się podobało, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten film i słyszymy się już w kolejnym, gdzie udamy się do Cornwalli, czyli Anglii. Trzymajcie się i cześć!